Stella Maris. Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa. W dzisiejszym spotkaniu z Maryją chciałbym wejść w tekst Starego Testamentu, tekst z drugiej księgi Samuela, z rozdziału 6 i te pierwsze 15 wersetów, które mówią o tym, jak Arka Przymierza pojawia się w Jerozolimie, jak król Dawid sprowadza do miasta, które zdobył, Arkę Przymierza. Dla ojców Kościoła ten tekst jest zapowiedzią Maryi. Dlaczego? Spróbujmy się tym dzisiaj zająć. Zapraszam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Proszę, kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem, pokazując, że warto go oglądać. Udostępnijcie też ten film innym, zostawcie komentarz, ale przede wszystkim zaangażujcie się, to znaczy otwórzcie Pismo Święte, znajdźcie czas na osobistą modlitwę. Dzisiaj zaczniemy tym tekstem, chciałbym go przeczytać. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów, Pan spoczywający na cherubach. Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: jakże przyjdzie do mnie arka Pana? Dawid wraz z całym domem Izraela prowadził arkę pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Myślę, że każdy z nas, kiedy był na nabożeństwie majowym, to przecież śpiewał, słyszał to wezwanie Arka Przymierza. W kontekście Maryi. Jest też piękna opowieść, bo Kiriat Jearim, to jest to miejsce, gdzie nie w Jerozolimie, ale przed Jerozolimą przechowywana była Arka Przymierza. Tam pozostały, zdaje się, takie filary kamienne po tej arce. Jeden z tych filarów jest w kościele w Abu Ghosh, na nim jest tabernakulum. Filary, które kamienne, słupy, pod którymi była Arka Przymierza. A dzisiaj w Kiriat Jearim, w miejscu, gdzie przechowywana była Arka, jest sanktuarium Maryi, Arki Przymierza. To jest jedno, jak mówię, z wezwań litanii loretańskiej. Maryja jako Arka Przymierza. Pamiętamy, że gdy Mojżesz prowadzi naród wybrany przez pustynię, to Arka Przymierza to skrzynia drewniana obita złotem, w której znajdują się tablice dekalogu, znajduje się laska Mojżesza, ta laska, która zakwitła, i znajduje się manna, kosz manny z nieba. I jeszcze więcej, obłok okrywa Arkę. Więc te cztery symbole, manna z nieba, prawo Mojżesza, laska Aarona i obłok, one towarzyszą Arce. Bardzo ciekawa jest ta symbolika, dlatego że Arka była z drewna, pokryta złotem wewnątrz i na zewnątrz, no i złotą blachą. W Izraelu to złoto i drewno symbolizowały połączenie dwóch rzeczywistości, tej boskiej i ludzkiej. Drewno coś ludzkiego, złoto coś typowo boskiego, coś, co pokazuje na rzeczywistość boską. Jak mówi Jan Zdara, mnich kościoła wschodniosyryjskiego, Arka pokryta wewnątrz i na zewnątrz złotem jest symbolem Maryi, świętej Matki Boga. Z zewnątrz oznaczała niewzruszoność Maryi, dalekiej od jakiejkolwiek nieczystości i kobiecego bezwstydu. Złoto wewnątrz oznaczało Ducha Świętego, który winien mieszkać w całym jej wnętrzu. To jedno z takich piękniejszych, które znalazłem, odniesień do Arki Przymierza. Ale co ważne, Arka jest też świadectwem zawartego na pustyni przymierza, przymierza między Bogiem i Izraelem. To także jakby ruchome sanktuarium. Tam, gdzie jest Arka, możemy wejść w kontakt z Bogiem. I Mojżesz rozmawia z Bogiem tam, gdzie jest Arka. Arka, jak nam powie też Pismo Święte, jest tronem Boga. Jest podnóżkiem stóp Jego. Bóg rzeczywiście siedzi na tej Arce. To jest Jego tron. Arka jest tronem, na którym spoczywa Bóg. I jest miejscem spotkania, jest sanktuarium. I w tym znaczeniu możemy też patrzeć na Maryję. To, co było w środku w Arce, naczynie z manną, czyli no chleb,
Pamiętacie, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. To jest Chrystus. On jest prawdziwym chlebem z nieba. Lasta Aarona, czyli to, co nie powinno zakwitnąć, a zakwitło. Otaczający także obłok. To także ma ciekawą interpretację. Pamiętamy, w zwiastowaniu Łukasz pisze: moc Najwyższego okryje cię cieniem. To jest wprost nawiązanie do tego, co działo się z Arką Przymierza w czasie wędrówki przez pustynię z Egiptu do Izraela. Powróćmy do tego tekstu z rozdziału 6, 2 księgi Samuela. Otóż Dawid postanowił przenieść to sanktuarium ruchome, Arkę Przymierza, do miasta, aby pokazać, że to jest też miasto Boga. To rzeczywiście jest prawdziwa stolica, czyli miejsce, gdzie nie tylko przebywa król, król Dawid, ale gdzie przebywa król, prawdziwy król, czyli Bóg. Może zwróciliście uwagę, jeśli dobrze znacie Ewangelię o zwiastowaniu, a potem o nawiedzeniu, jak wiele jest podobieństw między opisem nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję z opisem tego, co się dzieje z Arką właśnie w tym rozdziale 6 z księgi Samuela, to tego, co robi Dawid. Otóż początek jest taki: Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, w kierunku Kiriat Jearim. Powstawszy, udali się. Natomiast Maryja wybrała się i poszła. Poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy, więc tutaj podobieństwo. Więcej, król Dawid tańczy przed Arką, a gdy Maryja pozdrawia Elżbietę, to Elżbieta mówi, że oto na głos twego pozdrowienia poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, a więc tańczy też Jan Chrzciciel. Krzyczą z radości mieszkańcy Izraela, Izrael z radości widząc Arkę zbliżającą do nich, i Elżbieta wydała okrzyk, gdy spotyka Maryję. To nie jest, gdy spotyka się z Maryją. To nie jest zwyczajne witaj, tylko wydała okrzyk. Staje się okrzyk wypełnieniem proroctwa z tej drugiej księgi Samuela. Arka została wprowadzona do miasta Dawidowego, czytamy w drugiej księdze Samuela, a Maryja poszła w góry do domu Zachariasza. Co więcej, skądże mi to, że matka Pana mojego przychodzi do mnie? A Dawid mówi: jakże przyjdzie do mnie Arka Pana? Jak wspomniałem, Arka Przymierza jest siedzibą Boga. Jest jakby znakiem obecności Boga pośród narodu. W obozie jest namiot, a w nim jest Arka Pana, czyli Bóg jest z Izraelem. I Maryja jest jakby siedzibą Chrystusa. W niej jest Chrystus. A więc ona także staje się znakiem obecności Boga pośród narodu. Oto ma w sobie Emanuela, czyli Emanuel, czyli Bóg z nami. Obecność Boga pośród narodu to Chrystus. I Maryja w tym sensie rzeczywiście jest Arką Przymierza. Jest Arką, która niesie Izraelowi obecność Boga. Także tam są tablice dekalogu, czyli prawo. A Chrystus mówi: nie przychodzę znieść prawo, ale prawo wypełnić. On sam głosi prawo, on sam jest prawem. Jest słowem, które wypowiedział Bóg w kierunku świata. On jest tym słowem. Kiedy byłem małym chłopakiem, patrzyłem na monstrancje na nabożeństwach majowych, to myślałem o Maryi właśnie jako monstrancji. Piękna, złota, ale tak naprawdę bez tego środka z szybką, a w środku z hostią, z Chrystusem obecnym w Eucharystii, monstrancja jest tylko po prostu pięknym eksponatem w muzeum. Ona ma sens, jeśli pokazuje Chrystusa. Monstrancja, monstro, monstrare, to znaczy pokazywać, ukazywać. Maryja jest tą, która pokazuje światu Chrystusa. I myślę sobie w kontekście każdego z nas, jeśli przyjmujemy komunię świętą, jeśli niesiemy Chrystusa innym, to znaczy nie, tu nie ma jeśli, po prostu przyjmujemy komunię świętą, czytamy Jego Słowo, to znaczy, że mamy Go w sobie, w swojej głowie, w swoim sercu, mamy Go w sobie. Czyli tam, gdzie idziemy, idziemy jak Maryja, która odwiedza Elżbietę. Idziemy jak kapłan na Boże Ciało, niosąc monstrancję. Idziemy do naszej pracy, do naszej rodziny, małżeństwa, domu, niosąc Chrystusa. Zawsze. To nie jest jakaś nasza decyzja, że teraz to zrobimy, a teraz to nie zrobimy. Każdego dnia niesiemy światu Chrystusa.
W tym znaczeniu jesteśmy Christoforos, jesteśmy Krzysztof, jesteśmy niosący Chrystusa, to znaczy to imię. Więc próbujmy dzisiaj rozważyć to, co to znaczy w nas, że jesteśmy Christoforos, że jesteśmy niosący Chrystusa. Jak my to powołanie wypełniamy? Przyjście Chrystusa, które będziemy przeżywać za kilka tygodni, to ma być właśnie spotkanie z tym, który jest znakiem obecności Boga na ziemi, Emmanuelem. Który jest tym, który daje siebie człowiekowi. Jest pokarmem na wieki, jest chlebem życia. Jest tym, który rozpromienia ciemności. Maryja pragnie go, zgadza się go przyjąć. Niesie go Elżbiecie, chce się nim dzielić. Czy mamy tego świadomość, że nasze życie też powinno być takie? Mam nadzieję, że przez te rozważania jakoś pomagam wam głębiej zrozumieć to, kim jest Maryja. Oczywiście to, co mówię, jest oparte o moje doświadczenie wiary, o moją modlitwę, o rozczytywanie się w tekstach ojców Kościoła, w komentarzach biblijnych, patrystycznych właśnie, różnych. Więc to nie jest tak, że ja to sobie sam wymyślam. Korzystam z różnych publikacji, z różnych opracowań, aby wam podpowiedzieć, podprowadzić was. Ale jeśli wasza osobista modlitwa, wasza medytacja pójdzie w jakimś innym kierunku, odkryjecie coś może większego przy okazji tych różnych wersetów, to Bogu niech będą dzięki, oby tak było. Jeśli tak jest, możecie się tym podzielić, wysłać do mnie wiadomość. Chciałbym współpracować z wami w tym adwentowym czasie. Cieszę się, że dotrwaliście do końca i cóż, zapraszam już na jutro na kolejne nagranie z tego cyklu Stella Maris. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.